Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniu na zbliżający się tydzień. Tydzień zaczyna się od 8 kwietnia i jest to zarazem nów księżyca, jak i zaćmienie słońca całkowite. Zrobiłam wideo dla Was na tą okoliczność, więc możecie je wysłuchać, co tam wyszło. Także początek tego tygodnia, no to jest taki całkiem duży start. Później z innych takich rzeczy to też cały czas coś tam się dzieje na tym niebie. Nie będę Wam o tym opowiadać, bo nie jestem astrologiem. Jedna rzecz, o której wspomnę, to jest Merkury w biegu wstecznym od drugiego. Także tutaj też mogą być jakieś pomyłki w komunikacji, jakieś niedomówienia i tym podobne. Także trzeba zwracać uwagę na to, co mówimy. No i oczywiście, tak jak zawsze, rozkładam karty. Najpierw trzy z kabalistycznego tarota, potem będą dookoła karty z drugiej talii. No i tak to podsumujemy jeszcze wyrocznią. A z ogłoszeń parafialnych zapraszam na kurs odczytu planu duszy. W maju od 17 jest książka Plan Duszy na stronie mojej www.planduszy.pl. No i oczywiście jakieś sesje, jeśli macie potrzebę czytań tarota, czy innych, na przykład odczytu planu duszy, to też zapraszam. A teraz już, dziękując Wam za to, że tutaj przychodzicie, zaczynam pracę. Także patrzymy na układ. Królowa monet, as kielichów i dziesiątka buław. No powiedziałabym, że dla niektórych to będzie tydzień takiego otwarcia się na wiosnę, na siebie, na serce, na miłość, na wszystko, co jest najfajniejsze, najwspanialsze. I myślę, że zbliżę Wam tutaj troszeczkę wizję, żebyście lepiej to widzieli. Okej. I mamy tutaj sytuację też jakiegoś napięcia i natężenia w dziesiątce buław na samym końcu. Tydzień ognia, wody i ziemi, czyli mamy tutaj wszystko to, co jest takie mocne, potrzebne. Brakuje nam powietrza, ale oczywiście jeśli wyciągam trzy karty, to jakby nie ma miejsca też na to, żeby się pojawił czwarty żywioł. Ale być może później, wyciągając jeszcze kolejne karty z drugiej talii, zobaczymy, każdy znak będzie miał pewnie coś innego. Natomiast te główne karty, które zostały wyciągnięte, wskazują, że może to być inicjacja czegoś nowego, może to być poznanie kogoś szczególnego, ponieważ mamy asa w samym centrum, otoczonego przez energię żeńską, ale też to napięcie, tak, które podejrzewam, może osiągnąć kulminację i później co? Opadać, tak? Ponieważ ta kulminacja, utrzymywanie energii, która potrzebuje wielkiego zasilania, nie jest możliwa przez dłuższy okres czasu. Także cały tydzień, uwaga, może być takim tygodniem, w którym trzeba przyglądać się swojej aktywności, przyglądać się temu, na co się zgadzam, popatrzeć też jakie są sposoby zamknięcia niektórych kwestii, czyli być może obciążeń. Otwarcie się na coś takiego nowego, co wypływa raczej z czucia niż z myślenia. Dlatego mówiłam, nie mamy tutaj powietrza, czyli mieczy, czyli komunikacji. Zatem wygląda na to, że lepiej tutaj trzymać język za zębami, być obserwatorem, trzymać się ziemi i tego, co ta ziemia nam daje, czyli tą kotwicę, przytomność umysłu, realne jakieś takie podejście do życia, ale też jakby potrzebujemy zasilania miłością, potrzebujemy też jedności, żeby wytrzymać na przykład właśnie tutaj tą energię, która z kosmosu płynie. Zresztą słuchałam astrologów i też jakby słychać w ich wypowiedziach, żeby trzymać się z daleka od niskich wibracji, typu wchodzenia w jakieś niesnaski, czy w jakieś konflikty, czy właśnie takie utrzymywanie się w przestrzeni serca. Spotkanie być może z ludźmi, którzy raczej są taką opoką, ostoją,
niż właśnie kimś, kto będzie nam roztaczał jakieś obrazy, wizje i mówił nam miłe słowa. Przekierujcie swoją uwagę do wewnątrz, ale też starajcie się być pomocni. Bo tutaj ta królowa monet otwierająca całą sekwencję mówi o tym, że jestem tutaj po to, żeby służyć. Służ, a i Tobie będzie służone. Po to, żeby działać, ale też nie być obciążonym nadmiernie, żeby też mieć taką przytomność umysłu, która mówi raczej staraj się pomagać w taki sposób, żeby nie brać na siebie tych zobowiązań, które mają inni. Raczej pokazywać sytuacje, w której te obciążenia istnieją, są, wskazywać to, co można wyeliminować z miłością, nie ze złością. Z takim poczuciem, że no tak, jest tutaj coś, z czym mogę jakby się pożegnać albo czemuś podziękować. Mówiłam tutaj o tych energiach, tych żywiołach. Jakimś elementem tutaj, który może nam dawać taką przestrzeń i oddech świeży, jest ten as. Tak czy inaczej jest on połączony z literą hebrajską alef i jest to litera matka w całym zestawie alfabetu hebrajskiego i on jest połączony z żywiołem powietrza. Więc mamy tutaj przestrzeń na to, żeby być w jedności serca i umysłu, czyli w tym pozytywnym aspekcie. I tak powinniśmy to prezentować. Zakończyć coś, co jest trudne, co jest wybuchowe, co jest takie obciążające, a otwierać się na coś świeżego, innego, nowego. I to właśnie teraz jakieś apogeum tutaj może w tym przyszłym tygodniu być. Nie to, że chcę straszyć tutaj i tak dalej. Tu raczej chodzi o to, żeby podejść do tego rozsądnie, żeby robić, co do mnie należy, to, co czuję i być w takim pozytywnym zakręceniu, czyli nie poddawać się jakiemuś takiemu trudnemu myśleniu czy poczuciu, że jestem tutaj, tak mi ciężko i tak dalej. Nie, jest atak mocy ognia, bo mamy barana, mamy właśnie tutaj ten nów też jakby z tym słońcem w zaćmieniu. To wszystko może być tym właśnie takim naciskiem, natomiast my mamy pozostać w jedności i trzymać się ziemi. I to jest właściwie to główne przesłanie. Takie, które powinniśmy przyjąć jako poradę. Ok. Teraz jest czas na rozkładanie kart, a Wy możecie oczywiście przejść dalej. Czasówkę dam pod wideo, tak, że będzie można sobie przeskoczyć tam, gdzie chcecie. No to zaczynamy i będziemy zaczynać od barana oczywiście. Za mruczenie mopsa mogę jedynie przeprosić tych, którym to przeszkadza. Dobrze, to teraz barany. Może damy dwie karty dla każdego znaku. Tak, zaczniemy tutaj. Dobrze, dalej idąc byki. I też dwie karty. Teraz bliźnięta. Może powinno troszeczkę wyżej to dać. O, i tak będzie lepiej. Bliźnięta. Teraz raki. Dalej mamy wy. Kolejna jest panna. Teraz wagi.
skorpiony. Strzelce. Koziorożce. Teraz mamy wodniki. No i ryby. Karty żywe. Dobrze, to ryby. Mamy ryby. Arcykapłanka jest tutaj w podstawie talii, czyli jak najbardziej połączenie z intuicją. Coś tutaj z cienia może wypływać, jakaś tajemnica, jakieś rzeczy, które możemy czuć. Mogą być one trudne do nazwania. Atmosfera takiej tajemnicy, ale też mistycznie i tak bardzo duchowo. Cały ten tydzień może być właśnie tygodniem połączonym mocno ze sferą uczuć i tego, co przepływa przez nas. Tutaj podejmowanie decyzji i od nas zależy, czy będziemy działać na podstawie tych przepływów, czy będziemy chcieli tutaj coś wyjąć z ciemności, czy się podzielić tym. A od nas bardzo dużo zależy, ale też jakby może być taka atmosfera sprzyjająca właśnie temu, żeby tutaj odsłaniać w związku z tym zaćmieniem słońca. Coś się może potem ukazać w pełnym blasku po ponownym pojawieniu się go. Oczywiście u nas nie będzie widać tego zaćmienia, ale są kraje raczej koło Meksyku, a Stany Zjednoczone i tak dalej, tam ta część, oni mogą to obserwować, tak słyszałam, nigdy nie widziałam osobiście takich sytuacji. Fajnie by było takie coś zobaczyć. Barany. Ósemka monet i czwórka buław. Takie energie, właściwie bardzo przyjemne. Ósemka i czwórka w połączeniu to są energie przyjemności, czerpanej, powiedziałabym, z tego, co robimy. To jest praca, którą lubimy, kochamy i uwielbiamy to robić. Więc myślę, że dla Was może być tutaj taki bardzo pracowity tydzień. Tutaj skupienie się na szczegółach. Zobaczcie to, co dzierga tutaj ten artysta tatuażu, tak to się mówi. Jest bardzo dużo jakiejś energii takiej artystycznej, kolorowej, radosnej. Skupcie się na pracy, skupcie się na tym, co kochacie, co lubicie robić. Wszystkie szczegóły, dopracowanie, wyczyszczenie domu nawet dla niektórych, przed jakąś też imprezą być może, zrobienie takiego powitania wiosny, zmiana na przykład garderoby. Tutaj chodzi o to, żebyśmy zajęli się konkretną rzeczą albo rzeczami, konkretną pracą, która ma nam przynieść radość, która ma nas jakby otoczyć taką pozytywnością. I dla Was to jest świetnie, macie tutaj Wasz ogień i macie ziemię, która daje Wam wsparcie, która jakby przynosi te wszystkie namacalne rzeczy, z których możemy się cieszyć, które mogą nas obciążać, ale raczej w Waszym wypadku w tym tygodniu chodzi o to, żebyście byli otoczeni kręgiem radości, przygotowaniami do jakiejś być może imprezy czy spotkania, albo w pracy, albo gdzieś prywatnie, ale też chodzi o to, żebyście włożyli swoje ręce bardzo mocno w działanie i ma to być radość. Także pilnujcie tego, żeby nie wychodzić z tego kręgu pozytywnego nastawienia, bez względu na to, co się będzie działo.
Także tutaj jest w tym jakieś uzdrowienie, ponieważ mamy tutaj czwórkę, tu jest ogień w buławach, dziesiątka w głównej energii, to jest 14. W wielkich arkanach jest to uzdrowienie, umiarkowanie. Nie macie przesadzać też ani z pracą, ani z wypoczynkiem. I to tak ma być jakby zbalansowane porządnie. Ok? Idąc dalej, mamy byki. No i tutaj też bardzo fajnie. Mamy tutaj energię maga i dziesiątkę. I dziesiątka buław, czyli powtórzona energia, ta, którą tutaj mamy na stole w głównej energii. Mówię fajnie, dlatego że coś tutaj się kończy i coś się zaczyna. Można by było te karty ustawić w ten sposób i to moim zdaniem mogłoby dawać ten głęboki sens tego, że przestajemy tutaj dokładać do pieca, tak jak niektórzy mówią, tak? Czyli dajemy, jakby jesteśmy w kulminacji i dajemy sobie przestrzeń na to, żeby ruszyć do przodu, żeby wejść w jedność. I znowu tutaj mamy maga, czyli jest to taka energia manifestora, kogoś, kto ma taką moc sprawczą, kogoś, kto używa wszystkich swoich możliwości, talentów, wykorzystuje okoliczności po to, żeby pozbyć się tutaj jakiegoś ciężaru, jakiegoś obciążenia. Tym bardziej, że u Was jest to podwojone. Czyli dobiega końca jakiś taki trudny może czas albo obciążeń, albo takiego rozpalenia czy zdenerwowania. Jeśli ktoś na przykład jest w stresie, żyje w stresie, bo coś się takiego dzieje, na przykład, nie wiem, kupuje dom, samochód, cokolwiek, bo zwykle to jest związane ze stresem, w sytuacjach osobistych, jakieś kłótnie czy jakieś rozstania i tym podobne, no to tutaj tak czy siak dochodzimy do kulminacji i do zakończenia. Także w Waszym przypadku jest to zrobienie kroku w stronę jedności, nowości, manifestacji Waszych możliwości, jeśli będziecie oczywiście chcieli, bo to nie jest tak, że coś spłynie na Was tak, że musicie. Jeśli ktoś chce i będzie konsekwentny, to zakończy być może jedno dzieło i rozpocznie nowe. Także dla Was to jest taki też, mówię też, bo baran też ma tak, taki moment twórczy. Tworzenie swojego życia. Bądźcie kreatorem, wejdźcie właśnie w buty kogoś, kto będzie teraz tworzył tak swoje życie, jak sobie wymarzył. Idąc dalej. Bliźnięta, piątka kielichów i tutaj mamy pazia mieczy. No, jest to takie zestawienie, kiedy pada deszcz i jest tak właśnie jakoś smutno, pogoda też ma na nas wpływ i to, co dzieje się na tym niebie. I są to jakieś przełomy i mam wrażenie, że w Waszym wypadku jest to pożegnanie przeszłości i wejście w manifestację, tak jakby słowo ciałem się stało tutaj. Inspiracja w tych mieczach, w tym paziu. Jest to zaciekawienie, ponowne wejście w takie zaciekawienie światem. Danie sobie przyzwolenia na to, żeby odkryć na nowo jakąś tajemnicę, w sensie właśnie odkrycia, co mogę z tego pudełka wyjąć, czym mogę zacząć się bawić. Dlaczego nie pozostawać w tym smutku? Ponieważ jest tutaj taki moment, w którym należy pożegnać to, co minęło, czyli na przykład zimę, brzydką pogodę, nadchodzi czas ciepła, światła i to ma być inspiracja dla Was. Natura ma dla Was być inspiracją. Nawet jeśli pada deszcz i taka jest pogoda nieciekawa, to Wy macie znaleźć coś pozytywnego właśnie w tym przełomie. Mogą się dziać różne zjawiska, na przykład trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne, jakieś wichury i tym podobne, a Wy macie być w takim manifestowaniu uczenia się tego, jak to wpływa na mnie, jak to może wpłynąć na innych, co mogę odkryć w sobie poprzez przyglądanie się swoim reakcjom. Co mogę tutaj wybaczyć, jak mogę pożegnać tą przeszłość i odnaleźć miłość i siebie w tym wszystkim. Dociągnę Wam kartę ze względu na ten smutek piątki,
Ale to ma bardzo duży sens. Pożegnanie teraz jest zaćmienie słońca, czyli możecie pożegnać to, co nie służy, to, co minęło, to, co powoduje, że was czujecie się tacy zatrzymani, zatrzymuje was. Okej. I macie wejść w taką energię władcy ognia, czyli inspiracji, czyli też rodzica dla siebie trochę, kogoś mądrego, kto działa ogniem. Tutaj mamy króla, czyli ucieleśnienie ognia, kogoś, kto potrafi tym ogniem podsycać, ale też potrafi gasić pożary, czyli tam, gdzie jest tego ognia za dużo, potrafi wprowadzić równowagę. I dla was ten ogień jest bardzo potrzebny. Może to być osoba w waszym życiu, ktoś, kto będzie was wspierał w tym wyjściu, czy nauczeniu się czegoś nowego, czy to o sobie, czy o świecie, czy o swoim smutku i o tym, jak się go pozbyć. Myślę, że takie wsparcie takiego rodzica, w sobie można też odkryć ten głos, który wspiera i ten głos, który jest cichutki, malutki i jest dziecięcy, przestraszony. I danie temu rodzicowi, tej takiej, ten rodzic właściwie daje tą podporę, tak chcę powiedzieć, temu dziecku, które ma się rozwijać, ma odkrywać świat na nowo i iść do przodu. To jest przyszłość i pożegnanie smutku. I taki tydzień. Okej, dobrze. To teraz idziemy dalej. Tutaj mamy karty dla raka i to jest trójka mieczy i mamy tutaj królową mieczy. No tak, przełom jakiś. Trójka mieczy zwykle, jak patrzymy na karty, pokazuje takie zranione serce. Znaczy, że wierzycie, jest to bina, czyli jest to żeńska energia takiego bycia pokrzywdzonym, ale tutaj też jest jakiś przełom. Tutaj są jakieś rany, jakieś bóle, jakieś innego rodzaju ciosy, które być może wcześniej były zadane. Tutaj jest lustro, które pękło. Czyli jakby nie da się tego lustra poskładać do kupy jeszcze raz, natomiast można się go pozbyć. Można oczyścić tutaj atmosferę, mówiąc o swoim bólu, czy wyrzucając właściwie, czy rozumiejąc ten ból w sensie rozwoju, czy takiego zrobienia kroku w stronę spokoju i ciszy. Następna karta to jest karta czwórki mieczy i to jest dochodzenie do siebie, rekonwalescencja. Natomiast ta królowa mieczy tutaj to jest taka sytuacja, gdzie mamy komunikację czystą, bez żadnych upiększeń. Dla niektórych z was to może być takie usłyszenie prawdy, która boli. I tutaj nie ma co ukrywać. Królowa to może być wasza koleżanka, przyjaciółka, siostra, ktokolwiek, ale to też może być męska energia z taką jakością właśnie mówienia otwarcie o tym, co trudne. To możecie być wy, którzy sobie powiecie raz na zawsze, że to mnie boli, ale tak dalej nie da się. Tutaj trzeba coś zrobić z tym i trzeba uporządkować to wszystko, co wydaje się być nieuporządkowane, bolesne, nieodpuszczone. Odpuszczenie tego bólu. Jednocześnie mówiłam o tym, że w głównej energii nie mamy powietrza, jakby jest ten element litery hebrajskiej alef, natomiast potrzeba jest tutaj komunikacji, ale takiej czystej. Teraz, kiedy mamy Merkurego w biegu wstecznym, to może nie jest najlepszy czas, natomiast kiedy nie ma wyjścia, to należy oczyszczać i należy używać słów, komunikować się w sposób jak najbardziej prosty, jasny. I tutaj do tego potrzebna jest wam jeszcze kolejna królowa. Tak jak to karty pokazują. To jest przekierowanie swojej uwagi w stronę tego, czego wy chcecie. Co jest waszym pragnieniem? Co jest tym rozpaleniem? Jak chcecie tworzyć następne być może relacje, nowe relacje, inne relacje? Bo tutaj coś się popsuło być może w
przyjaźni, być może w miłości czy w związku. Czasami miłość przypływa i odpływa. To jest takie zjawisko. Jeśli się zakochujemy, to jesteśmy zupełnie w innym świecie, tak? Ta komunikacja tutaj ma być jasna i czysta i macie powiedzieć o bólach, jednocześnie chcieć rozwiązywać jakieś sytuacje, gdzie jest dużo nasilenia takiego obciążenia. To może być tydzień bardzo, bardzo wzburzony, też z energią konfliktu, w sensie dwie królowe, które będą tutaj sobie mogły powiedzieć, o co im chodzi, bo sytuacja w naszych różnych obecnościach na tej ziemi jest bardzo różna. Każdy ma swoje życie, każdy podejmuje inne decyzje. Tutaj intuicyjnie podejdźcie do tego. Nie zaogniajcie, nie zaostrzajcie, jeśli jest jakaś sytuacja. Starajcie się wyprowadzić ją na prostą. Starajcie się powiedzieć o tym jasno i wyraźnie, czego oczekujecie. Co chcecie, żeby było dokonane, wykonane, wyjaśnione. Możecie być niezrozumiani i tutaj warto byłoby wtedy przekierować się w stronę serca i tego, co mówiłam na początku. Miłość jest najsilniejsza i jeśli komunikacja nie idzie, to warto powiedzieć, wstrzymajmy się w naszych osądach. Dajmy sobie przestrzeń na to, żebyśmy poczuli, czy sobie, żeby poczuć, co się tutaj chce uwolnić. A ewidentnie ktoś chce się z czegoś tutaj uwolnić, z jakiegoś obciążenia. I chce bardzo mądrze jakby wyjść na prostą. Jeśli po drodze zaistnieje sytuacja typu ja chcę to, ty chcesz tamto, to też należałoby to wyjaśnić. I niekoniecznie w stronę rozwiązania typu wychodzi na moje, tak? Czyli nie podchodzimy tu siłowo, raczej dyplomatycznie przez pryzmat miłości do drugiego człowieka. I czasami właśnie nie wchodzenie w konflikty i unikanie kłótni czy wszelkiego rodzaju spięć i starć. Ok. Teraz mamy lwy. Piątka buław i moc. No, macie swoją kartę, jesteście w swoim żywiole i jesteście w przełomie jakimś życiowym, wielkim. Tutaj się coś nakręca, napędza. Być może dla Was jest to też skok taki od obciążenia do jakby redukcji tego, co nosicie, czy tego takiego kreatywnego rozbudzenia, bo to może też tak być. Tutaj mamy wilki, które każdy chciałby być może skoczyć w inną przestrzeń. Natomiast tutaj potrzebujecie skontaktować się ze sobą, ze swoją mocą, ze swoim instynktem, z tym, co jest takie pierwotne. To doprowadzi Was do rozwiązania, do wyjścia, do porzucenia czy zakończenia pewnych tutaj obciążeń, stresów. Nie ma tutaj słów, jest tylko rozpalenie. I zobaczymy, jak to może jeszcze tutaj być dalej. Kochankowie, duże decyzje. Mogą być decyzje związkowe. Może być sytuacja konfliktu, może być sytuacja wyjścia ze związku w sposób bardzo burzliwy. Może to być tak, że będziecie chcieli jednak zwyciężyć, wygrać, przeforsować swoją wizję. Więc uwaga na te słowa. Tutaj mam kartę bliźniąt, kochankowie, więc jest to karta miłości, ale bardziej jest to karta wyboru, takiego wielkiego wyboru. Czy wchodzę tutaj w te wszystkie niesnaski, czy wchodzę tutaj w ten przełom, czy chcę zakończyć coś, co ewidentnie może nie służyć. I to pozostawcie sobie, swojemu instynktowi, tak jak powiedziałam, tutaj Was poprowadzi. Tutaj nie trzeba siły. Tu można to wszystko przeżyć delikatnie, może zdystansować się trochę, popatrzeć w serce, tak jak to macie tutaj na karcie kochanków. I
serce, miłość jest najważniejsza w obliczu tego ognia, który tutaj jest. Także tutaj może to mocno u Was pracować. Niekoniecznie musicie się, lwy, rozpalać do czerwoności. Raczej trzeba przygaszać to rozpalenie. Zakończyć coś bolesnego, czy coś trudnego, czy wyjść na prostą po jakimś obciążeniu. Teraz mamy pannę. Tutaj mamy królową kielichów i pazia kielichów. Bardzo dużo wody. W przypadku panny ta woda obmywa. Tutaj jest paź, zakochany być może, taki cały w skowronkach, w takich balonikach na brzegu morza, a jednocześnie jest tutaj ta opieka, żebyśmy nie utonęli. To jest tak trochę jakbyście mieli opiekować się sobą, swoim wewnętrznym dzieckiem, swoją miłością, taka nagle niespodzianka, takie spojrzenie na życie, na miłość, może z innego punktu widzenia, może właśnie z punktu widzenia rodzica, czyli kogoś, kto przygląda się dziecku, które wchodzi w świat właśnie zakochania, takiego rozpalenia, ciekawości. Tutaj inspiracja, to znaczy, że inspiruje nas też to uczucie. Tutaj połączenie z czakrą serca jest bardzo mocne i mamy tutaj też tą żeńską energię, czyli bardzo związaną z tą kartą arcykapłanki. Arcykapłanka w atmosferze wprowadza też tajemnice, ale tutaj dla Was to nie będzie żadna tajemnica. Dla Was tutaj, mam wrażenie, jest taki troszeczkę prysznic, może zimnej wody, ugaszenie czy zakończenie etapu i całkowite oddanie się emocjom różnego rodzaju. Ja nie mówię, że będą one tylko pozytywne, bo one mogą być bardzo różne. Chodzi o to, żebyście zrozumieli te emocje, żebyście potrafili ukoić swoje wewnętrzne dziecko, dać mu szansę na to, żeby, jeśli chce, to wypłakało się to dziecko, a jeśli potrzebuje, to żeby przytulało się, otaczało miłością innych. Dobrze by było przyjrzeć się. Jeśli nie macie swoich dzieci, to też przyjrzeć się innym, małym, malutkim, troszkę większym, nastolatkom też. Każdy poszukuje miłości. Przyjrzyjcie się temu. Tak może trochę z zamkniętymi oczami, żeby to ujrzeć wewnętrznym okiem i poczuć, gdzie to jest w Waszym ciele. I to będzie taki łagodny, dobry przepływ, jeśli pozwolicie sobie na to. I możecie poczuć wtedy taką emocję, taką energię spełnienia, poczucia połączenia z ziemią, z naturą, z tym, co zostało stworzone. I jeśli, bardzo fajny przykład podaje Wayne Dyer, który w jednej ze swoich książek czy wypowiedzi też mówi o tym, że w każdej rzeczy, która jest, jest cząstka boskości. I tutaj Wy możecie odkryć, być zainspirowani w ogóle tym przepływem dobrych uczuć, jeśli się przekierujecie w stronę pozytywnego przeżywania. I tutaj odkryjecie, że jesteście samowystarczalni, że jesteście solidni, że macie doświadczenia, że macie wypracowane różnego rodzaju mechanizmy obronne i możecie zobaczyć, że to wszystko prowadzi do radości. Jeśli tylko zechcemy, bo nikt za nas nie podejmie tej decyzji. Możemy chcieć zostać w smutku, możemy być tacy właśnie zasmuceni, ale czemu? Skoro mamy wiosnę, skoro mamy lato nadchodzące i światło. Więc myślę, że macie cieszyć się po prostu z życia i z tego, co macie. Tym bardziej, że ta energia właśnie tych 9 monet jest taką energią waszą. Waszą, którą macie na co dzień, jesteście połączeni z tą pozytywną energią monet, ziemi, praktyczności, takiego solidnego podejścia do sprawy. I do tego tygodnia też możecie tak podejść. Wagi. 9 mieczy
i czwórka kielichów. Chcecie się ukryć przed miłością? Możecie mieć tutaj koszmarne sny, co nie jest miłe, jeśli czytanie tak tutaj nas przekierowuje, ale to jest jak zwykle uwagi, powiedziałabym. Nadmierna aktywność umysłowa, czyli wymyślanie, pozwalanie, żeby umysł krążył i sprowadzał na was jakieś myśli, które niekoniecznie są pozytywne. I to was potem jakby ogranicza, zamyka. Jesteście wtedy w takim cieniu, słońce nie dociera tam, gdzie dzieją się takie rzeczy, czyli jesteśmy jakby trochę w bunkrze albo w takim miejscu, w którym trudno, żeby coś rozkwitło, więc macie wypracować sobie zdrowe granice. Tutaj to napięcie, być może napięcie, które jest w dziesiątce buław w głównej energii, powoduje, że martwicie się czymś. Czymś, co jest w jakiejś kulminacji. Możecie się martwić przyszłością, natomiast nie jesteście wtedy tu i teraz, więc poradą jest, żeby być tu i teraz, żeby przekierować swoją uwagę w stronę serca, żeby, jeśli chodzi o uczucia, przeżyć jakiś smutek, który tu ewidentnie chce się wyzwolić. Być może wybaczyć komuś, co jest też dobrym pomysłem, i otworzyć się na to, co idzie nowego, czyli na miłość, na pozytywność, na nowe rzeczy, które czekają w przyszłości i które niekoniecznie trzeba przewidywać, bo życie toczy się, nasze reakcje na to życie mogą być bardzo różne. I tutaj król kielichów, czyli zrównoważenie w czakrze serca, znaczy taka mądrość serca raczej, bo to jest chokma na drzewie życia. I takie wyważenie swoich emocji, żeby nie reagować, żeby eliminować tutaj myślenie na przyszłość, żeby też nie wymyślać, co może nie pójść, żeby też nie być w takim stresie. Poprzez to takie stresowanie się właściwie na zapas powodujemy, że nasze ciało się też zamyka, reaguje w taki dziwny sposób, napięcia, tak? Więc uważam, że potrzebujecie zaopiekować się sobą, potrzebujecie przepływu energii serca, miłości, jedności, medytacji, takiego 5, 10, 15-minutowego posiedzenia w ciszy i spokoju, bez włączonych żadnych urządzeń, żebyście mogli przejść tutaj w tą zrównoważoną energię i mądrość króla kielichów. Czyli może to być też osoba, czyli ktoś, kto uosabia taką energię, kto rozumie, że czasami chcemy zjechać w dół poprzez nasze myśli, reagujemy jakby sobą, całym jestestwem, kiedy wyobrażamy sobie, że coś nie idzie po naszej myśli. Tutaj macie otworzyć się na miłość, otworzyć drzwi. Litera hebrajska dalet to jest w tłumaczeniu drzwi, czwórki. To są zdrowe granice i niekoniecznie zamknięcie. Pracujcie nad asertywnością. Nie dajcie się zepchnąć w takie miejsca, w których potrzebujecie za kogoś działać, tak? Bo później, jeśli godzicie się na to, to możecie tu przeżywać. Umysł wtedy jest nadaktywny. Dajcie sobie przestrzeń na to, żebyście mogli zrzucić z siebie jakiś balast i jakby z miłości do siebie wyeliminować tutaj coś, co nie służy. Wejść tutaj w miłość do siebie. Ze względu na miłość do siebie dajcie sobie przestrzeń. Otwórzcie się na intymność, na szczerość być może i powiedzcie szczerze i otwarcie, co wam nie odpowiada, że na przykład czegoś nie chcecie tutaj dalej dźwigać, że jest to zbyt duże obciążenie i w ten sposób zakończycie tutaj taką sytuację obciążenia. Idąc dalej, skorpiony, ósemka mieczy i trójka kielichów. Tutaj
jak widzicie, jest spętane, są dłonie, czyli ósemka mieczy to jest swego rodzaju zakręcenie i zapętlenie w umyśle, osobiste, prywatne. Myślę sobie moje myśli, uważam, że wszyscy tak myślą albo że świat tak wygląda. Natomiast ten umysł tutaj w ten sposób myślący ogranicza Was i nie pozwala Wam na emocje, na zdrowe przeżywanie być może emocji. Czy też takie ograniczenia umysłowe, czy przewidywanie przyszłości typu a ciekawe co się stanie jak pójdę na tą imprezę. No tutaj raczej impreza to jest otwarcie. To jest wsparcie, to jest zrozumienie, że świat nie wygląda tak jak myślę, albo że sytuacja, w której jestem, nie jest aż tak tragiczna, albo że to, co się dzieje, dzieje się po coś. I mam wrażenie, że grupa przyjaciół tutaj, czy ludzi, z którymi Wam dobrze, z którymi lubicie spędzać czas, może Was wyzwolić od tego zapętlenia umysłu. Co ciekawe, Wasza energia wody i ten żywioł może spowodować uwolnienie, otwarcie się na wszelkiego rodzaju związki, na miłość też, zrzucenie tego stresu, który gdzieś tam może Wam ostatnio towarzyszy, odkrycie, co jest przyczyną, takie bardzo głębokie odkrycie, ponieważ tutaj ta arcykapłanka w atmosferze bardzo sprzyja głębokim rozmowom, być może takim szczerym, całkowicie do białych kości tutaj omawiamy jakieś rzeczy z ludźmi, którzy są dla nas uprzejmi, mili, przyjaźni i chcą nas wesprzeć. I tak jest. I tutaj możecie odnaleźć swoją drugą połówkę, towarzysza podróży. Możecie podjąć jakieś cudowne decyzje o rozwoju, o zrozumieniu, o twórczości, kreatywności. Dwójka buław może być bardzo różnie odczytywana. Myślę, że dla skorpionów to może być wejście właśnie w taką fascynację. Nie tylko światem, ale ludźmi też. I zobaczenie jakby tego całego otoczenia zupełnie przez jakby, no nie chcę powiedzieć różowe szkiełko czy okulary, ale wyjście tutaj z tego zapętlenia tej ósemki mieczy. Ta iluzja umysłu może totalnie zniknąć, ale ten tydzień może być właśnie taki przełomowy. Nie mówię, że będzie luksusowo i cudownie. Może być trudno, ale dojdziecie do radości i do takich bardzo ciekawych spotkań z innymi ludźmi, z którymi będziecie być może chcieli iść dalej. Dobrze, teraz strzelce. Ósemka kielichów i diabeł. No można to też tak pokazać, bo tutaj ten odczyt wtedy ma taki duży sens, moim zdaniem, jak to zobaczyłam. Chcecie się odciąć od jakiegoś współuzależnienia, od sytuacji, w której jesteście zależni, jesteście przestraszeni. Tutaj coś mogło się wypalić w związku, nie tylko tym najbliższym, intymnym, ale tutaj gdzieś czasami jesteśmy z ludźmi czy z rodziną i czujemy, że tutaj nie mamy wolności. Bo diabeł to jest opętanie, spętanie, to jest zamknięcie. Tutaj decyzje mogą być podejmowane teoretycznie przez Was, ale nie do końca, ponieważ wpływ diabła jest taki, że on pociąga za sznurki, nie Wy. I tutaj te nożyczki są specyficzne. Tydzień uwolnienia. Tydzień odcięcia się emocjonalnie od tego, co Was uzależnia. Tutaj może być też wytrzeźwienie, otrzeźwienie, porzucenie jakiegoś obarczenia czy apogeum takiego uzależnienia i jakby wytrzeźwiejąc nagle widzimy, że to istnieje, że to jest problem. I to może być uwolnienie i oczyszczenie. Bardzo dobra energia. W sensie, jeśli zadziała i będziemy czuli, że tutaj, czy w relacjach, czy w różnych miejscach odczuwamy potrzebę odejścia, to tak najlepiej to zrobić, tak to uczynić, ale kierujcie się intuicją, jeśli chodzi o takie rzeczy, tak? Bo
Ósemka kielichów jest kartą bramą i ona chce, znaczy nasza dusza chce właściwie odejść. To nie jest tak, że my świadomie jakby wiemy, że o tak, tak, ja tutaj się odetnę i tak dalej. Tutaj jest też tak, że wszystko wydaje się być w porządku, a jednak idziemy i jednak odcinamy i jednak jest to wołanie, zobaczcie, do tego, żeby się rozwijać, żeby iść dalej. I tutaj mamy pustelnika, który szuka swojego miejsca odosobnienia, żeby odkryć na przykład, po co tu jestem, żeby odkryć nowe rozwiązania, nowe perspektywy, które może prowadzą właśnie do rozwoju duchowego, zajęcia się czymś, co będzie też niosło pomoc innym. Tu jest dużo mądrości, to jest też karta panny, czyli połączenia z ziemią. Dużo ziemi, która jest zasilana emocjami, czyli bądźcie tu i teraz. Korzystajcie z energii opiekowania się sobą podczas procesów różnych właśnie przeżywania, bo tutaj 8 kielichów to dużo, dużo przeżywania na poziomie duszy, czasami na poziomie bardzo indywidualnym, ale cała mądrość, to wszystko, czego potrzebujecie, żeby się tutaj odciąć od strachu czy od pewnych ograniczeń, jest w Was, także mam wrażenie, że dacie radę, a to światło wewnętrzne będzie Wam towarzyszyć. Koziorożce, 10 monet i przebudzenie. Oj, idzie do Was bardzo dobra energia zasilenia finansami, ale nie tylko, obfitość. Otwórzcie się na obfitość. Możecie przyjąć jakiś spadek, ale nie tylko. Tutaj jest też obfitość w obecności innych ludzi. To może być jakaś podwyżka, jeśli chodzi, czyli awans, czyli dodatkowe pieniądze. Ale to jest też przebudzenie do jakiegoś nowego życia. To tak jakbyście mieli podstawy do tego, czy chęć wyjścia na przykład z pozycji jakiejś, w której teraz jesteście, czy z życia być może, które jest obciążone jakimś stresem, tutaj chcecie przejść przez takie oczyszczenie ogniem. Chcecie iść do światła, do przebudzenia. I tak jakbyście się mieli w tym tygodniu mocno przebudzić i to przebudzenie może spowodować właśnie tą obfitość, to zasilanie. Bardzo taka mocna energia. Czuję, że tutaj będzie Wam sprzyjać ten tydzień w różnych przeżyciach. Możecie krytykować, możecie czuć ciśnienie, przewalenie się przez Was jakiejś fali ognia, takiego właśnie oczyszczania. Może to być odczuwane wewnętrznie bardzo mocno, ale za tym idzie bardzo dobra energia podstawy, obfitości, takiego otrzymania tego, czego sobie może życzyliście już kiedyś, to do właśnie teraz idzie, więc nie ma się co opierać, trzeba brać. Także myślę, że to może być dla Was bardzo ciekawy tydzień, pełen różnych wzlotów, ale też takiego poczucia, że czy czasami nie jest to upadek. Niekoniecznie. Bądźcie pozytywnie nastawieni. Nie wchodźcie w niskie energie, negatywne energie typu żal jakiś, czy smutek, czy nawet złość jest też jakimś niskim, niżej wibrującym taką emocją. Wchodźcie w pozytywność, patrzcie do przodu, patrzcie w swoje serce. Dobrze, to teraz wodniki. Sprawiedliwość i mamy tutaj trójkę buław. No, u Was jest też ciekawie, jak u wszystkich. Sprawiedliwość to jest utrzymywanie równowagi podczas przełomu. Ewidentnie macie tutaj jakąś ścieżkę rozwoju, czekacie teraz na jakieś skutki, uwolnienia się być może od jakiegoś wyroku, od karmy, od osądzenia. Jesteście na bardzo dobrej pozycji, pozycji, która pozwala Wam widzieć jasno przyszłość. Tu, jeśli macie jakieś sprawy sądowe, raczej nie powinno być zagrożenia, że je przegracie. Jeśli macie takie jakieś inne spotkania z instytucjami, to ten młotek może być uderzony na właśnie na Waszą korzyść.
te szale tej wagi mają być utrzymywane w równowadze. To jest karta wagi, więc tutaj uwaga na myśli. Macie raczej kierować się w stronę serca. Bardzo często symbolicznie na tych szalach pokazywane jest serce, które jest na jednej szali, a na drugiej jest piórko. Więc tutaj starajcie się czuć, co się dzieje. Nie oceniajcie niczego. Nie oceniajcie jakiegoś momentu, na przykład w tym tygodniu, kiedy na przykład nic się nie dzieje. Bo właśnie może to jest dobry znak. Jeśli chodzi o trójkę buław, to jest oczekiwanie na sukces. Więc to oczekiwanie na sukces to jest bycie w pozytywnym nastawieniu, w równowadze i bycie pewnym właściwie, że ten sukces już tu jest. Tak? I tak macie to przeżywać. Tak ma to być dla Was, tak ma to być odczytywane. Tak? Pozytywnie, bardzo pozytywnie. Idąc dalej, ryby, tutaj mamy dziesiątkę mieczy i szóstkę buław. No, dziesiątka mieczy ewidentnie pokazuje, że zakończy się jakiś trudny czas myślenia o tym, że wszystko przepadło. Myślenia o tym, że to, co chciałam, czy w ogóle jakieś takie pomysły, to wszystko runęło, czy się rozleciało. Tutaj ewidentnie rozbił się jakiś statek. Ale te statki czasami w naszym życiu rozbijają się niejednokrotnie. Widać, że płynie pomoc i widać tutaj na horyzoncie nowy dzień. I myślę, że to jest taki czas, kiedy Wy wraz z tą szóstką pokonujecie. Pokonujecie tutaj ten trudny moment, czas. Te dziesiątki wieszczą zakończenie w Waszym przypadku, a Wy jesteście zwycięzcami. Jesteście w świetle reflektorów. Ktoś pokazuje, czy znaczy uznaje Waszą moc i siłę w tym, że dajecie sobie radę, że pokonaliście trudny moment i nic Wam nie przeszkadza. Tutaj możecie być pokazywani w tym nadchodzącym tygodniu jako przykład. Przykład kogoś, kto potrafi wyjść obronną ręką z jakichś dużych trudności. Takiego trochę rozpaczliwego momentu, w którym wydaje się, że nic nie działa. To tutaj wszystko będzie działać, ponieważ szóstka buław jest kartą bardzo pozytywną, kartą zwycięzcy i kartą harmonii na drzewie życia Tiferet. Więc jest tutaj ogień, który ma być utrzymywany w równowadze. I to jest tutaj bardzo fajnie uwieńczone kartą cesarzowej, która jest podobnie jak ta królowa monet leżąca w głównej energii, energią opieki, energią obfitości, połączenia z ziemią, z miłością, z Wenus. I tutaj Wy poprzez miłość, poprzez tą obfitość, zrozumienie, że właściwie kiedy czuję w sobie, że mogę pokonać mój umysł, który praktycznie cały czas gada do mnie, to wtedy obfitość otwiera się, właściwie wrota obfitości otwierają się. Przychodzi miłość, przychodzi dobra energia, w której możecie się skąpać, możecie się schować, możecie cieszyć się zwycięstwem. I to jest super zwycięstwo, ponieważ te karty przesądzają o tym, że ten umysł nie ma nad Wami władzy i nie będzie Wam pokazywał, czy mówił o tym, co jest źle. Bo przekierujecie, możecie i macie szansę przekierować, taka jest tutaj możliwość przekierowania uwagi w stronę zwycięstwa, obfitości, tego, co jest ważne i istotne dla Was, dążeniu do harmonii, bo o to nam chodzi, z radości, z tego, co daje natura i obfitości tej natury. Także tak to wyszło. Teraz zobaczymy jeszcze trzy karty wyroczni i zobaczymy, jak to się podsumuje. Jak to wyjdzie. Okej. Nie będę tu tasować, żeby nie mieszać w tych kartach. Tak w ręku będzie wygodnie. Dla mnie przynajmniej. Okej. To teraz trzy karty wyroczni. Energia jest poruszona. Zobaczymy. No to tak.
pułapka. Wyzwolenie. Refleksja. Zobaczcie, to jest dopiero moc i siła przekazu. No właśnie, tutaj muszę troszeczkę przesunąć tą kamerę. Nie wiem, czy mi się udało, że w tą stronę. O. Jeśli jesteśmy w pułapce, a często myślimy, że jesteśmy w pułapce, a właśnie myślimy, i tutaj przekierowanie w stronę umysłu, który nas bardzo może ograniczać, bo wiem, że nic nie wiem, bo cóż ja mogę wiedzieć? Niby wiem i wydaje mi się coś pewne, ale tutaj ta nasza pewność jest ograniczona, ponieważ mogą zadziać się różne sytuacje, rzeczy, które mogą totalnie pokazać inną prawdę o życiu. Właśnie wczoraj słuchałam Wayne'a Dyera, bo jest on moim ulubieńcem, który właśnie mówił o tym, że jesteśmy w pułapce, jeśli tylko kierujemy się umysłem i tym, co myślimy, to zamykamy się na obfitość, na nowe możliwości. Natomiast przekierowując uwagę w stronę serca, zobaczcie, jakbyśmy się wyzwolili tutaj ze wszystkich ograniczeń. Serce otwiera nam praktycznie wszelkie możliwości. Tym bardziej jest tu pod spodem as kielichów. I on tutaj pokazuje, że mamy szansę w tym tygodniu wydostać się z pułapki. Mamy szansę pójść po nowe rzeczy, zacząć nowe rzeczy, docenić różne inne aspekty życia, nie tylko to, na czym skupialiśmy się do tej pory. No i ta refleksja na samym końcu. Refleksja, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Refleksja, czyli spojrzenie na to, od czego się uwalniamy. Tu pod spodem leży dziesiątka buław. I jest ten ogień, ogień, który parzy, ale to jest nasza nieuważność właśnie czasami, albo pewność, że coś jest tak, jak nam się wydaje, że jest. Więc tutaj raczej przekierowujmy się w stronę intuicji, tego, co czujemy, w stronę serca, odczuwania. Zwracajmy uwagę na to, co myślimy i na słowa, które chcemy powiedzieć. I to raczej czasami dobrze jest zostawić dla siebie. Jeśli macie potrzebę wyrzucić te słowa, to wyrzucajcie złość czy inne frustracje w sposób bezpieczny. Pisząc, uderzając w jakieś poduszki czy w worek treningowy, ćwicząc, biegając, aktywność fizyczna pomaga pozbyć się frustracji. I myślę, że to jest bardzo dobry tydzień na to, żeby właśnie być w takiej pozycji, gdzie mamy tą refleksję. Jak uwolnić się z pułapki i co może mi pomóc, żeby się z tego wydostać? Tutaj serce, uczucia. Patrzcie w tą stronę. I intuicja oczywiście. I natura też. Także to tyle ode mnie dzisiaj. Bardzo Wam życzę udanego tygodnia. Uwaga, Merkury w retrogradacji, czyli trzeba tutaj mieć na uwadze to, że mogą być różne niedomówienia i jakieś sytuacje, w których nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Okej, pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia.